Cześć, witam was w dosyć nietypowym odcinku z Euro Truck Simulator 2. I jak widzicie, siedzimy sobie właśnie w autobusie w Warszawie Centralnej, jak tam widać na napisie. Mamy tutaj, proszę bardzo, Pałac Kultury. No i co, stoję sobie na przystanku. Czekam na ludzi. Autobus pusty. Drugi kierowca poszedł do kiosku. I co, postanowiłem, że coś nagram z trasy. Dobra, już tak na serio. Cześć, ja jestem Shay, witam was w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2, jak już wcześniej powiedziałem, w dosyć nietypowym, ponieważ w tym odcinku zaprezentuję, pokażę, opiszę, wydam swoją opinię na temat autokaru Setra 517 HDH. Kurde, no i nie sprawdziłem długości. Nie sprawdziłem długości tego autokaru. Dobra, nieważne. Wnętrze prezentuje się. Zaraz wam pokażę. Tak. Myślę, że spoko to wygląda. Elektrykę sobie zapalimy. Setra, napis nam się wyświetlił. I silniczek zapalimy. Cicho, ten dźwięk jest bardzo fajny. Super. Dobra, teraz taki minusik tej setry, że tak powiem. Ponieważ, gdy spojrzymy się do tyłu, jak widzicie, no nie ma tyłu autobusu, tak jakby. No. No, ale ogólnie spoko. Dobra. Wiecie co, muszę małą przerwę zrobić, jedną rzecz w ustawieniach zmienić. No, już jestem, ale tyle co się przed chwilą nadenerwowałem, to już dawno tak się nie zdenerwowałem. O Boże, no co chwila mi szło coś nie po mojej myśli. Dobra, jestem już na kamerze zero i naszym oczom ukazuje się przepiękna Setra S517 HDH. Niestety nie znam jej długości, ale albo 14, albo 15 metrów, ale jestem bardziej za 14, czyli a 15 metrów to jest najdłuższy autokar dopuszczony do ruchu. Dobra, więc tak. No niestety w tej modyfikacji mamy tablice, nie wiem jakie to są, tureckie? Nie wiem, nieważne. Po prostu nie polskie. Tutaj mamy, nie wiem, jakąś tabliczkę, która w ogóle nie wiem o co w niej chodzi i nie daje się usunąć. Tu mamy fajnie, bo jeżeli wejdziemy sobie do środka, mamy tutaj jakiś taki rozkład jazdy czy coś takiego. No i to też z zewnątrz widać. Ale co mnie denerwuje w tym modzie? Najbardziej mnie denerwuje to. Neta. Jakieś, nie wiem co to, tak jakby domyślam się, że to by było tak jakby od klimy, ale no nie wiem, bo jak jest klima normalnie w autokarze, to mamy ją taką podłużny taki pas na środku autobusu albo z tyłu na dachu. A tutaj jest takie coś, bo na dachu jest szkło, więc nie wiem. Nie wiem, może to tak ma być. Dobra. No ja mam tutaj jakiś metaliczny taki, nie wiem, lakier. Metaliczny kolor, taki srebrny. Nie, no ogólnie to ładnie się prezentuje. To jest ta najnowsza oczywiście Setra, jeżeli ktoś nie jest w temacie. Ona ma około 4 metry wysokości. Światła są bardzo ładne. Podobają mi się też te, no, wywietrzniki, że tak powiem. Fajne kształty mają, chociaż te mi tak trochę nie pasują. Ale to już jest nieważne, to już jest tak w oryginale, w prawdziwej Setrze. No i tak to wygląda. Z przodu też jest bardzo ładna. Mi się podoba. Piszcie w komentarzach, czy wam się podoba. Dobra, wejdziemy sobie do środka. No i tutaj mamy jakieś chusteczki, jakieś takie, nie wiem, mini koszulki. I wygląda to tak z kamery zero, a nie z kamery jedynki, gdzie się siada za kierownicę. Tak to wygląda z tej kamery. Mamy tutaj, no tak jak jest w realu, mamy pokazane to, no. Jest wskazówka od zbiorniku paliwa, od
AdBlue, tutaj tachograf, jakiś telefon, okulary i tak dalej. Tutaj, co to jest? Tak jak papierosy, ale no ja nie palę. Nawigacja, proszę bardzo. No i idziemy sobie tutaj dalej. Fajny jest ten, nie wiem, szyberdachem to można nazwać, chyba tak. Ładne, podoba mi się. Pierwszy raz widzę to w ogóle w autobusie. Tutaj pamiętam, że na wysokość mamy 2 metry 10 centymetrów, więc dosyć wysoko. Mamy godzinę i tu jest pokazane, czy ktoś jest w łazience na tym znaczku po prawej czerwonym. No i co? Standardowo, jak w każdym autobusie. No. Wszystko tu tutaj tak wygląda. Nie wiem, po co to jest, ta flaga, nie wiem, Turcji chyba. Nie wiem. Każdy tutaj, proszę bardzo, fotel. Mamy monitor. I tak to wygląda. Dobra, więc teraz... Co? Jedziemy na bazę. Ogarniamy papiery. O, ten dźwięk podoba mi się za każdym razem. Ogarniamy papierki i lecimy w traskę. Więc ja jadę na bazę. Powiem wam, że jest dosyć długa ta setra. No i jak tak sobie jedziemy w jakichś zakrętach, jakieś są jak to się nazywa, wiadukty są i jakieś tam takie pętelki zjazdy, to no niedaleko jest do tego, żeby zahaczyć ogólnie. W ogóle to ja tu powinienem retarderem hamować, bo jeżeli podejrzewam, że większość z was wie, że autobusami się hamuje retarderem praktycznie cały czas. Hamulca zwykłego się prawie że nie używa, tylko używa się go wtedy, gdy już chcemy tak do zera wyhamować. Mój tata jest kierowcą autokarów i się tak dowiedziałem takich rzeczy jeszcze tam od też, na kolegę też z nim sobie pogadałem. No i jedziemy na bazę. A propos, silnik mam 510 koni, skrzynię biegów mam z retarderem w automacie, no bo tak stwierdziłem, że no te wszystkie nowe autobusy mają automaty, raczej manuale, to jeżeli się spotyka, to raczej rzadko. I jeżeli w ogóle są, bo nawet nie jestem w tym zorientowany, no. Więc tak to wygląda. Pewnie zobaczymy się na bazie. Elo. No i tutaj właśnie odbijamy sobie na naszą bazę i powiem wam, że tu będzie ciężko troszkę, podejrzewam. Ponieważ tu jest dosyć ciasny ten dojazd. A z takim metrażem, no to... Jeżeli tak to można nazwać metrażem, trochę to dziwnie zabrzmiało. Typek mi tu, kurde, spać mu się chce. W sumie to tu można się gdzieś przespać. Znaczy, która jest godzina? 17:19. Kurde, ale nie, no ja w nocy nie będę jechał, bym musiał, kurde, dwie pauzy wykręcić. Chwila, tam jak dojadę, to tam nie ma nigdzie miejsca do spania, czyli tu będę musiał. No, czyli muszę tutaj na serwis odbić i wykręcić dwie pauzy. Tak stanę jakkolwiek, bo tu spieszy mi się, że tak powiem. I jeszcze jedna pauza, bo nie chcę jechać w nocy, no bo byście nic nie zobaczyli po prostu. Bardzo mi się podoba dźwięk, naprawdę. Dźwięk tego silnika jest bardzo urealniony. Wiadomo, że nie będzie to realny dźwięk, ale może być bliski realnemu. O, realizmowi chciałem powiedzieć, realnemu. Ustąp pierwszeństwa, gościu niech sobie jedzie.
W sumie to ja tu nie muszę kremku dawać. Gościu mnie puszcza, no spoko, dzięki. A tu dwa pasy zajmę, nie chcę zarysować. No, ciasno. Aż ja pierdzielę, jak na złość mnie wywaliło na zakręcie, tak w ogóle, nie? Do pulpitu tak czasem mnie wywala, no. Cóż poradzić. Dobra. Trzeba zawsze pamiętajcie, że jak przejedziecie i niektórzy młodzi kierowcy nie pamiętają o tej tylnej ośce, znaczy o tych dwóch tylnych ośkach, ja tu mam dwie. No i wiecie, przyjadą tymi przednimi, na przykład w ciężarówce i naczepa se, kurde, zapieprzają po tych torach, a później się psuje zawieszenie. Mam taki tutaj ten wjazd. Dobra, okej. Okay. No i wjechaliśmy. To jest nasza baza. Nie no, żartuję oczywiście. Wymyśliłem to sobie, że to jest baza. No ale powiedzmy, że jest. Więc ja wysiadam, idę po papiery i widzimy się zaraz z powrotem. Dobra. Już jestem z papierami. Tam oczywiście leżą. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No i co? Ustalimy sobie tutaj, na GPS-ie sobie ustawimy traskę, polecimy sobie do... gdzie to by było można pojechać? Płock to nie... Do Radomia może... Albo do Lublina. Tak. Nie wiem, tu jest jakiś hotel... Chyba tu jest, tak? Tu jest jakiś fajny serwis i tak dalej, to tu, tak, to tam sobie zjadę. Będzie zamiast zwiedzanie miasta, to będzie zwiedzanie wsi, Boże. No. Będzie zwiedzanie wsi. Dobra. No i tyle nam wystarczy, nie będziemy już tam dalej jechać. Ja chcę tylko wam pokazać, jak to się mniej więcej ten autobus zachowuje. Dobra. Ludzi powiedzmy, że już załadowałem. Niestety nie mam moda na pasażerów. Tam jakoś tak to się nazywa passenger, passagers mod, jakoś tak. Jeżeli byście coś tam mieli, jakiegoś takiego moda, to no możecie mi podać, bo... No wyjadę. Bo ja kurde szukam i nie mogę znaleźć. Jak jest, to nie można pobrać, bo jakaś na jakąś dziwną stronę wybija, albo jakaś, albo jest wersja na starą wersję, albo coś tam, albo raz mi się udało zgrać, to kurde, jakoś nie działał. Wchodziłem do rynku przesyłek i no, tak myślałem, że tak będzie. Coś walnęło. No niestety, to nie jest real, nie da się tutaj autobusu podnieść na poduszkach. Dobra. Kurde, co jest z tym GPS-em? Czasem się tak zwali, no. No dobra, jak coś, to ja wiem, gdzie jechać, tylko... Wolałbym z GPS-em mieć pewność. Stój mi tu. Odjeżdża mi, no. Pieprzony dziad. Ale powiem wam, że chciałbym się przejechać w realu taką setrą. Kurde, jaka to musi być przyjemność. Aj, no. Ale może kiedyś się przejadę, kto wie. No tam kiedyś też będą nowsze modele, wiadomo. Ale może się przejadę, oby. Bo taki mam plan. Czemu ten GPS mi nie działa?
pieprzony, no. Ja nie wiem. Czasem się tak stanie i to kurde... O! Jest, działa. Dobra. Jestem bezpieczny. Piszcie, co tam u was? Gdzie byliście na wakacjach? Może polecacie jakieś miejsca na wakacje? Tylko od razu mówię, nie w Polsce, bo za Polskę to ja już dziękuję. Nie, naprawdę. Polski mam dosyć. Jeździliśmy kiedyś, znaczy kiedyś, no wcześniej, co roku praktycznie na wakacje do Polski i w końcu stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, bo się pojedzie, to pogody nie ma, morze zimne i w ogóle widoczków nie ma fajnych. A jeżeli widzieliście mojego vloga z Chorwacji, to no widzieliście, jakie jest piękne morze, jak tam ciepło było, jak... Tu się tak wcisnę na chama trochę. Walić go. Nic nie widzę w lusterku, oczywiście, euro tak. No, także piszcie, piszcie. Zapraszam też do właśnie... Czekaj, co to jedzie? Co to jedzie? To Setra? Tak, Setra, ale joka zwalona. Bo w ogóle to mam moda na właśnie... IE, żeby w IE jeździły autobusy. Bus Traffic się nazywa. Bus Traffic, przepraszam bardzo. Jeszcze Anglik to by jeszcze inaczej powiedział na pewno, znając ich. Kurde, to jest do 60, on to setrał tak... Ja tak jechałem, tak jak on. No dobra, jadę, patrzę, 70, nie? Mam nadzieję, że tu żadnego radar nie będzie. Tak więc piszcie, piszcie. Zapraszam do mojego filmu z Chorwacji. Możecie też napisać pod tym filmem, czy wam się spodobał film z Chorwacji, jeżeli ktoś z moich widzów oglądał go. Ja naprawdę Chorwację polecam. Było bardzo fajnie. Jeszcze byliśmy w takim hotelu, gdzie była bardzo taka domowa atmosfera, właściciel był fajny, kurde, dużo rzeczy dla nas robił, już tam nie będę opowiadał jakich, no bo nieważne, bo... No bo po co to opowiadać, no po prostu był dobry dla nas, no. Tu sobie zjadę. Zrobię im miejsce, niech sobie pozjeżdżają. A oczywiście radara ja zapieprzam. Teraz nie, no już nie zdążę, nie przyspieszę, muszę zwolnić. Niech oni mi tu przy... No się tak wcisnąłem na chama, ale nieważne. No i zjechaliśmy z autostradki, o jakiś piętrus jedzie. Co do mojej działalności na YouTubie, tak. Powiem wam szczerze, prosto z mostu. Jakby to powiedzieć. Teraz na przykład wymyśliłem coś takiego, żeby nagrać właśnie z tego... No, prezentację tej Setry. No, ale kurde. Też tak jeżdżę w tego Rotraka, gram już No, ze 3 lata? No nie wiem ile jest Eurotrack na rynku. 4 lata chyba, no to ja gram tak 3,5, bo gram pół roku po premierze Eurotracka, od wtedy gram. No i wiecie, no grać tak cały czas z tymi ciężarówkami jeździć, to też już się troszkę nudzi. No ja nie mówię, że mi się w ogóle Eurotrack znudził, bo oczywiście czasem mam chęć tak wbić, fajnie sobie pojeździć i tak dalej. No, ale no już tak nie cały czas i też, żeby nagrać, to ja muszę mieć taką wenę. Na przykład dzisiaj chciało mi się nagrać z tej Setry. No i po prostu ja muszę mieć taką wenę twórczą, że tak powiem, gdzie tak
po prostu wstaję rano i wiem, że to jest ten dzień, że mi się, że ja bym chciał nagrać w tym dniu ten odcinek, bo nie wiem, no bo po prostu nie mam co robić i kurde, mam, no, nie mam co robić, mam czas i mam wenę, no, do nagrywania. Się to tak zapętla, że tak powiem. Także tak. Więc dlatego nie ma za dużo działalności na YouTubie z mojej strony, ponieważ no... Kurde, z czego by tu nagrywać? Jeżeli, nawet jeżeli kurde byście jeszcze, nie wiem, jeżeli miałbym więcej widzów, to jeszcze na przykład bym dostał jakieś pytania, to bym mógł na przykład na te pytania odpowiadać na tym odcinku, to już by było co robić, tak? No a że ja nie mam tych pytań, no to co na tym odcinku? Kurde, ja nie chcę wrzucać odcinków, że wiecie, jadę i nie mam co gadać i tak. Teraz skręcam w prawo, patrzę się w prawo, widzę prawe lusterko, widzę moją nawigację, mam jeszcze 89 km, po lewej stronie są drzewa, po prawej też są drzewa, tutaj jakieś płoty widzę. No niektórzy tak nagrywają i no do mnie to nie przemawia, mi to się nie podoba, nie chcę takich odcinków nagrywać, więc jak już bym miał taki odcinek nagrać, to już wolę nic nie nagrać, niż nagrać właśnie taki, że jadę i gadam o drzewach przykładowo. No nie wiem, może źle robię, może powinienem nagrywać, żeby dążyć do tego, żeby zarazić was wszystkich tą swoją pasją do autokarów, do ciężarówek, nie wiem, może tak powinno być, może powinienem nagrywać tego jak najwięcej, żeby to było tego jak najwięcej i żeby było to łatwo znaleźć. Możliwe, że tak, nie wiem, możecie napisać w komentarzu, jak jest waszym zdaniem. Dostaję na przykład dużo komentarzy pod filmem tam promoc. Kurde, ja tu mam ogranicznik prędkości włączony, no. A tak legalnie mogę jechać 100 km na godzinę autokarem, jeżeli ktoś by nie wiedział. I od razu hejty. Tak, kto nie wie, że autobusem się jeździ do 100 km na godzinę. No dobra, ktoś może... Powiedzmy, ktoś tam wie. No ale... Co ja zrobiłem w ogóle? Się zagadałem. O, symulację zmęczenia wyłączyłem zamiast ogranicznik. Gdzie to jest? No, tu. No. No dobra, wracam. No ale, drogi widzu, pomyśl sobie, że ktoś może nie wiedzieć. O Jezu, no i po co ja tu chciałem zjechać? Nie wiem. Ktoś może po prostu nie wiedzieć, dlatego ja tu mówię ogółem dla wszystkich. Jeżeli ty wiesz, no dobrze, wiedz, ale ktoś może nie wiedzieć. Tak samo, ja nie mówię tylko o tej sytuacji z tymi 100 km na godzinę, nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Nie mówię tylko o tej sytuacji, bo jest takich sytuacji więcej. Że o, kto nie wie, coś tam, no ktoś może nie wiedzieć, no tak. Nie każdy jest wszechwiedzący. No, nikt nie jest wszechwiedzący, no. Nikt nie jest. Moim zdaniem to... Powiem wam tak. Każdy jest... Jak to mówią... Mówi dużo osób, każdy jest równy. Ale moim zdaniem... Każdy w sobie ma coś innego. Czyli... Jeden ma talent do przykładowo, no nie wiem, wykonywania jakiejś sztuki, typu muzyka, jakaś tam plastyka i tak dalej. Drugi ma talent do szybkiego obliczania, logistycznego myślenia i tak dalej. Trzeci ma talent do jeszcze tam czegoś, czwarty do jeszcze tam czegoś, ale ten ma talent do tego, ale za to jest słabszy w tym, który jest, kurde, żeby to jakoś wytłumaczyć. Ja na przykład mam talent do muzyki,
a druga osoba ma talent do matematyki. No i jest powiedzmy taka sytuacja, że ja nie potrafię tam czegoś obliczyć, a on potrafi. Mówi, ale ty głupi jesteś, bo ty nie potrafisz coś tam. No dobra, no ale teraz pójdźmy do muzyki. Ja w tej sytuacji jestem od niego lepszy, on jest ode mnie gorszy. A za to ja jestem od niego gorszy w matematyce, a on jest ode mnie lepszy. No i tak to moim zdaniem się tak to właśnie zapętla. Tak to jest, że każdy jest na swój sposób równy, wszyscy są równi, ale mamy, że tak powiem, każdy ma z nas inne... O, już jesteśmy. Każdy ma z nas inne supermoce, że tak powiem. Takie jest moje myślenie. Nie wiem, jak wasze, możecie się podzielić swoją opinią w sekcji komentarzy. Ej, kurde! Ja jestem chyba, o ile dobrze pamiętam, na tej stacji, co ją robił... Kto to? Graku chyba? No, tak mi się coś wydaje, że on tutaj robił taką stację. Miejsce na twoją reklamę. Dobra. Staniemy sobie tutaj, jak to zazwyczaj, wycieczki. O Jezu, na krawężnik najechałem. No, długi autobus, autokar, no. Jak to zazwyczaj wycieczki stają tutaj niedaleko stacji, żebym mógł sobie każdy wysiąść i pójść do toileta. Oczywiście to był taki niewinny żarcik kosmonaucik. No kurde, weź tu tak stań. Oj. Weź tu tak stań, żebyś tu tutaj dobrze stanął. Powiem wam, że ktoś tam się może kłócić z kimś tam, że jazda ciężarówką jest trudniejsza od autobusu albo na odwrót. Ale moim zdaniem i jedno i drugie ma za pazurami, ponieważ no kurde, ciężarówką powiedzmy jest trudniej wycofać niż autobusem. Z tym się zgadzam. Ale za to na jakichś zawracaniach, zakrętach, właśnie takich pętelkach na wiadukcie ma trudniej autokar. Ponieważ to jest jedna, że tak powiem, taka bela i on się nie wegnie, że tak powiem, w jednym momencie w środku i on po prostu nie pojedzie tak jak ciężarówka. Ciężarówka ma łatwiej, bo ona się tak robi tak jakby taki kąt rozwarty. O, a autokar no jest jedną bryłą i no tym tyłem można tam gdzieś pozahaczać. Dobra. Więc mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków pokazujących właśnie jakieś tam modele, bo nie wiem, bo kurde, chcielibyście zobaczyć jakiś tam model, zanim go pobierzecie, no to oczywiście piszcie w komentarzach, jeżeli się spodobało i jeżeli się spodobało, to oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, nie namawiam, nie nalegam, będzie miło jak zasubskrybujecie lub dacie lajka. Dobra, więc do kolejnego, siema.